Witam Was serdecznie po dość długiej przerwie, bo około tygodnia na moim kanale nie pojawił się żaden filmik, ale wiecie jak to jest, jak się jest w domu z rodziną, z najbliższymi, brak czasu, człowiek wtedy myśli o zupełnie innych sprawach. Witamy Was serdecznie w nowym roku, dziękujemy za wszystkie życzenia świąteczne, za życzenia noworoczne i za życzenia, które otrzymałam w dniu moich urodzin. Dziś będzie filmik bardzo luźny, na pewno już po tytule widzicie, że będą to prezenty. I będą to prezenty, które czekały na mnie i ja je Wam pokazywałam w naszym vlogu. A jak wrócę do Dublina, to nagram Wam drugą część prezentów, ale to już po powrocie, za kilka dni. Okej, przechodzimy od razu do pokazywania, bo jest tego dość sporo. Pierwszy prezent, który otrzymałam przed świętami, to są dwa komplety bransoletek cudownych od Gotti. Bardzo dziękuję. Pierwszy zestaw jest to czerwień i złoto z przywieszką, choineczką. Dla niektórych zestaw świąteczny, dla niektórych zestaw świąteczno-zimowy. Ja akurat zostaję w tej drugiej opcji, bo nadal ten właśnie zestaw dwóch bransoletek noszę i wygląda cudownie. Także pierwsze koraliki złoto-czerwone i kolejny zestaw, który jest przeuroczy, to są takie drobne koraliki, przeźroczyste i czarne, z przywieszką serduszko. I powiem Wam, że ten komplet jest bardzo elegancki i za każdym razem prawie jak gdzieś wychodzimy, to ja go zakładam na swoją dłoń i zbiera bardzo, bardzo dużo pytań. Także dziękuję serdecznie za te prezenty, które otrzymałam od Gotti. Oczywiście linka do Gotti, do sklepu internetowego wrzucę Wam pod spodem. Także to jest pierwszy prezent. Drugi prezent otrzymałam od Anetki, od mojej widzki. Anetka mieszka w Londynie i zrobiła mi i zresztą operatorowi prezent świąteczno-urodzinowy. Naprawdę Anetka, przesadziłaś. No, przesadziłaś. Forma była tak ogromna, a moc prezentów tak wspaniała, że po prostu nawet nie wiem jak Ci mam dziękować. Okej, przechodzę od razu do pokazywania, bo standardowo zawsze muszę się rozgadać. Okej, dwie pierwsze rzeczy to będą lakiery do paznokci, lakiery pękające z OPI. Pierwszy to jest lakier w kolorze złotym z drobinkami, a drugi to jest lakier turkusowy opalizujący na kolor morski. Bardzo ładne kolory. Kolejne trzy lakiery to są lakiery z Kiko i się niesamowicie cieszę, bo to są lakiery, które chciałam sobie kupić, ale no niestety nie miałam do nich dostępu. I to jest cudowny właśnie taki błękitny kolor, miętowy i różowy. Uch, super, dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Kolejna rzecz to jest krem do rąk z L'Occitania. Ten krem mam tylko o zapachu różanym, noszę go w torebce, nie zajmuje dużo miejsca, bo jest bardzo fajna pojemność i powiem Wam, że ten różany pachnie cudownie i jest naprawdę rewelacyjny. Ten różany mogę polecić, tego jeszcze nie testowałam, ale to wszystko przede mną. Kolejne dwa produkty, z The Body Shop, to jest żel pod prysznic Chocomania i masło do ciała. Ja już kilka razy podchodziłam do tych produktów, że sobie kupię, ale że jeszcze miałam zapasy z Bath & Body Works, to stwierdziłam, że poczekam, ale teraz już na pewno będę miała możliwość przetestowania. Super. Kolejna rzecz to jest mgiełka z Victoria's Secret. Jest ta duża pojemność, bo tutaj jest 250 ml. Ja te mgiełki kupowałam, jak byłam w Londynie u mojej siostry. Tak. Dostałam też wcześniej jeszcze w prezencie, także na pewno mi się przyda, zresztą już na niedługo wiosna i lato. Dobra, co dalej? Aha, dostałam Travalo, dostałam dwa Travalo. Jedno dostałam w kolorze srebrnym, drugie w kolorze różowym. To w kolorze srebrnym już mam w użyciu, w torebce, więc teraz Wam pokazuję tylko różowe. Super, to akurat sobie zostawię na zapachy już takie bardziej wiosenno-letnie, a to srebrne może będzie... Może dla operatora. Właśnie. A widzisz, nie pomyślałam o tym. To nic, jak zużyję to, co mam w srebrnym, to Ty dostaniesz. Operator też się czasami kolejna rzecz to jest pierścionek, duży pierścionek. Po prostu Anetka, znasz mnie niesamowicie, uwielbiam duże pierścionki, mam ich. A, pół szuflady, no dobra, nieważne, udaj, że tego nie słyszałeś. Ja wiem. Bardzo się cieszę, bo uwielbiam duże pierścionki, zresztą są takie kolory już wiosenno-letnie, także na pewno będzie gościł na moim paluszku. Bransoletka, właśnie taka miętowa, z ćwiekami, bardzo fajna na lato. Przedostatnia rzecz to jest naszyjnik złoto-czarny, bardzo ładny, z takich delikatnych kwiatuszków, nawet powiem nawet szczerze, pasuje, że pasuje mi do tej bluzeczki, także naszyjnik. I ostatnia rzecz, co to może być? Zegarek. Nie, to nie jest zegarek. Wiem, że Anetka mi pisała, czy wiem co to jest. Wiem co to jest, to jest uchwyt, który się nocuje, jak się jest w restauracji, w pubie, do blatu i
tutaj wiesza się swoją torebkę, żeby jej nie wiesza, nie wiem, na krześle, nie kłaść na ziemi, a taki uchwyt się nosi w torebce i wtedy sobie możemy naszą torebkę. Jeszcze myślałem, że to kompas może. Także naprawdę rewelacyjna rzecz. Powiem wam, że ja już właśnie o takim uchwycie myślałam jakiś czas temu, tylko po prostu go nie mogłam nigdzie znaleźć. Także świetny bajer i na pewno mi się przyda. No jeszcze oprócz tego dostaliśmy, nie wiem, czy to wszystko zdołam tutaj wam pokazać. Mnóstwo słodyczy. Część została, część już zjedliśmy i wszystko było zapakowane w takie cudowne pudełko. I moja mama mi tak, Aguś, zostawisz mi to pudełko, bo jest takie śliczne. Mówię, dobra mama, zawartość pudełka zabieram, ale pudełko wędruje do ciebie. Okej, okay. To są prezenty od Anetki dla mnie, a teraz oddaję głos operatorowi. Teraz operator. Operatorowi też się coś dostało. Pierwsze co wam pokażę to jest choineczka na USB. I myśmy ją sprawdzali, jak ona świetnie zmienia kolory. Testowałem ją właśnie. Mimo to, że sezon się kończy, ale jeszcze myślę, że odpalimy ją w dawinie, że z dwa miesiące u mnie postoi przy komputerku i będzie mi tam świecieć, także super, fajne. Nie, to jest prezent dla Maciusia naszego. Tak, to podepniemy pod Maciusia. Następny prezent, też fajny bajer. To jest taki pojemnik, etui zaczepiane za... Takie tutaj zakładki. Tak, zaczepia się to za ten, no, jak to jest? No! Jak słonko razi, to tam się zaczepia, nie wiem jak to się ten, i tu są chusteczki. Brakuje nam do czyszczenia ten, a ja, że lubię bardzo porządek w samochodzie, to mi się bardzo przyda. Pewnie, że tak. I później można oczywiście otworzyć sobie i sobie włożyć, uzupełnić nowymi chusteczkami, także bardzo fajny ten. Kolejny ten prezent. Ten kubek jest świetny. To jest kubeczek Jack Daniels. Bardzo fajny. A do kompletu... Jeszcze nie wypił. Dla dorosłych oczywiście. Plus dla kompletu. 18+. Tak, dla 18+. Tutaj taki mały whisky. Jack Daniels. Tak. I bardzo dziękuję, Anetko. Super prezent. Bardzo się cieszę. Oprócz jeszcze tych słodyczy, które już zjadłem prawie. Ale te prezenty bardzo mi się podobają i są super, także bardzo dziękuję. Okej, przechodzimy dalej. Kolejna paczuszka, którą otrzymaliśmy, to były prezenty od Ewuni i od Wojtusia, oczywiście tak. Od Red Lipstick Monster. Naprawdę, Ewunia, dzięki wielkie. Mam tu mnóstwo cudownych produktów polskich do przetestowania. Ja też mam super dwa produkty, za które też dziękuję. Dobra, mogę pierwsze, mam tego więcej? Nie, ja chcę pierwszy. No dobra. Ja chcę pierwszy, bo mam tylko dwa, ale tak. Mam takie wypasione. Kochani, dostałem od Ewki. Ale mi jak po prostu... Od Paci i od Wojtusia dwie super gry na Xboxa. Oni wiedzą, nie wiem jak się dowiedzieli, że akurat tych nie mam, a ten, to była konspiracja wielka. Co jedna, ty? Ja nie brałam niczym udziału. Knuliście coś za moimi plecami. Knuliście. Także super gry, na pewno będę w nie grał jak tylko wrócę do Dublina. Bardzo dziękuję wam kochani, jesteście mega. Dobra. To teraz moja kolej. Pierwsza rzecz to jest krem Farmaceris. Krem, o którym ja już wam wspominałam i miałam w planie go zakupić sobie teraz, jak będę w Polsce. Mimo tego, że jeszcze mam jedno opakowanie w Dublinie, które dostałam od mojej koleżanki. Teraz będę miała drugie, także super się cieszę. Jest to ten krem lekki, krem głęboko nawilżający do twarzy. Naprawdę to jest genialny produkt tej firmy. Kolejny produkt to jest Perfecta, mleczko micelarne do demakijażu twarzy i oczu. Ja używam płyny micelarne, mleczka jeszcze nie miałam, super, przetestuję, zobaczymy. Kolejny produkt, oczywiście wiecie o tym, że od czasu do czasu pojawiają się u mnie problemy z paznokciami, to jest odżywka Evenline 8 w jednym, także na pewno... Zaraz rozpakowuję i biorę się... Bo mi też pękają. No właśnie, tak patrzyłam na ciebie, pytałam, co ty robisz? No tak spoglądasz na swoje paznokcie. Będziemy używać. Także na pewno biorę się za kurację z tą odżywką. Dobra, co dalej? Dalej, woda termalna, jeżeli dobrze pamiętam, to się czyta Uriasz, także super, bo wiem, że bardzo dużo osób tą wodę termalną chwali na YouTubie. Kolejne, może to jakoś podzielę, pokażę w tych samych seriach, nie przygotowałam się właśnie, widzę. Trzy lakierki serii Carnival z Golden Rose i powiem wam, że ten środkowy właśnie, ten tutaj z drobinkami w różowo, czarno, biało, turkusowymi miał na paznokciach, numerek 12, wygląda super.
Także trzy lakierki z serii Carnival. Widzisz, nie zatrudniłaś elfa, tak. Kolejny taki piękny morski kolor, jest to numerek 19. I dalej, 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 dalej. I cztery ostatnie, tutaj właśnie też takie lakierki z brokatem. O, tak wyglądają. Numerek 111, 14 i 05. Ja wiem, że nie mamy lamp i tak nie za bardzo tutaj oddane są kolory, ale my Wam zrobimy przybitki, także zobaczycie. I tu jest taki piękny lakier. On tak cudownie opalizuje na złoto, na fioletowo, na różowo. Ja go miałam na paznokciach i pierwszą warstwę miałam lakier Russian Roulette, a drugi właśnie miałam ten i wyglądał cudownie. Co dalej? Czego jeszcze nie pokazałam, a co pokazałam, bo zaraz o czymś mogę zapomnieć. Aha, dostałam jeszcze również dwa puszki z firmy Inglot. Na pewno mi się jeden przyda do mojego nowego pudru, zaraz Wam pokażę, a drugi nie dla Ciebie. Do pudru, który mam w Dublinie, to jest właśnie ten puder Prep plus Prime z MAC. Dalej, dalej, dalej. Już tutaj muszę sięgnąć, już za jakiś czas się robię prześwietlona. Biżuteria z Aldo. Już Wam pokazuję i dostałam cudowne kolczyki. Oj, tak. W kolorze złotym, naprawdę rewelacyjne. I na szyjnik, który jest bardzo, bardzo delikatnie wygląda. Jest taki uroczy, naprawdę piękny, też w kolorze złotym. I on tutaj właśnie na tej obroży. Tak, nie widać, że mam. Widać, ewidentnie widać, że mamy zastój filmika. Tak, na tej obroży tutaj są złote ćwieki. Okej, okay, i co jeszcze? Aha, dobra. Ups. Tutaj dostałam puder anti-shine z Kryolan. Chyba tak to się czyta. I właśnie jeden z tych puszków powędruje do tego. Puszek okruszek. Dostałam również pomadkę Riri z MAC. Och, piękną czerwień, jak ja ją zobaczyłam, to po prostu padłam. Tak wygląda, nie wiem, nie oddam Wam dokładnie tego koloru, ale na pewno pojawi się w kolejnych moich filmikach. Jest rewelacyjna, także pomadka. I ostatnia rzecz, spersonalizowana pode mnie. Po prostu Ewa jest z Wojtusiem, jesteście niesamowici. Już tutaj otwieram pudełeczko. Ja już tym pudełeczkiem się muszę podzielić, bo to pudełeczko sobie znowu zarezerwowała Weronika. I właśnie dostałam taką cudowną bransoletkę w pomarańczowym kolorze z przywieszką Dziunia. Tak, to było nasze hasło, jak byliśmy na wakacjach w Warszawie. Szkoda, żeśmy się teraz na Sylwestra nie spotkali, to nam się plany pozmieniały. Ale to nic, wszystko przed nami. Nadrobimy. Także bransoletka Lilu i Dziunia od FC i Wojtka. Także to wszystko. Koniec. Koniec. Jeszcze raz dziękujemy. Bardzo, bardzo, Ewie, Wojtkowi, Anetce oraz Gotti za te cudowne prezenty. Dziękujemy. Przepraszamy Was za takie warunki trochę polowe, ale no nie zabieraliśmy ze sobą lamp, nagrywamy przy świetle dziennym, tutaj przy oświetleniu w pokoju gościnnym moim rodzicom. Warunki są ekstremalne, ale dajemy radę. Musicie nam to wybaczyć. Pozdrawiamy Was i do zobaczenia w kolejnych filmikach jeszcze w tym tygodniu. Pa! Pa.